Wir haben ein Lied gesungen von der Sehnsucht zu dem Herrn Jesus hin. Śpiewaliśmy pieśń mówiącą o naszej tęsknocie do Pana Jezusa. Und dann, wenn er diese Sehnsucht erfüllt, dann sind wir bei ihm. Bo gdy on naszą tęsknotę spełni, to wiemy, że będziemy już u Niego. Dann sind wir frei von jeder Schwachheit und von jeder Sünde. Wtedy będziemy już wolni od wszelkiej słabości i od grzechu. Dann wird es nie etwas geben, was unsere Glückseligkeit schmälern könnte. I wtedy nie będzie już niczego, co by mogło zakłócić naszą błogą szczęśliwość. Aber dann wird selbst auch von der Frucht der Mühsal seiner Seele sich sättigen. Ale też i on sam będzie mógł wtedy nasycić się tym owocem pracy duszy swojej. Das eine ist unsere Seite. Z jednej strony to jest nasza rzecz, das andere ist die Seite unseres Herrn. Ale drugim jest strona naszego Pana. Aber auf dem Wege dorthin sagt er, handelt bis ich komme. Ale na tej drodze aż do tego momentu czytamy, że działaj, aż ja przyjdę. Wir haben gesungen, zeig uns deinen Willen. My śpiewaliśmy też, pokaż nam Twoją wolę. Und gib uns Kraft zu handeln. I również daj nam siły do działania. Wir wollen das an einem Beispiel versuchen deutlich zu machen. Spróbujmy to teraz zrozumieć na pewnym przykładzie. Und lesen miteinander einen Abschnitt aus Apostelgeschichte 9. I przeczytajmy wspólnie urywek z Księgi Dziejów Apostolskich z 9 rozdziału. Wir lesen Apostelgeschichte 9 ab Vers 10 bis 19. Przeczytajmy z Dziejów Apostolskich z 9 rozdziału od 10 do 19 wiersza. A był w Damaszku pewien uczeń imieniem Ananiasz i rzekł Pan do niego w widzeniu: Ananiaszu. On zaś rzekł: Otom ja, Panie. Pan zaś do niego: Wstań i idź na ulicę prostą i zapytaj w domu Judy o Saula z Tarsu. Oto właśnie się modli. I ujrzał w widzeniu męża imieniem Ananiasz, jak wstał i ręce na niego włożył, aby przejrzał. Ananiasz zaś odpowiedział: Panie, słyszałem od wielu o tym mężu, ile złego wyrządził świętym Twoim w Jerozolimie. Ma także upoważnienia od arcykapłanów, aby tutaj uwięzić wszystkich, którzy wzywają imienia Twego. Lecz Pan rzekł do niego: Idź, albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów i synów Izraela. Ja sam bowiem pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego. I poszedł Ananiasz i wszedł do domu, włożył na niego ręce i rzekł: Bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. I natychmiast opadły z oczu jego jakby łuski i przejrzał. Wstał i został ochrzczony. A gdy przyjął pokarm, odzyskał siły i przebywał zaledwie kilka dni z uczniami, którzy byli w Damaszku. Ananias ist ein Jünger des Herrn Jesus. Ananias jest uczniem Pana Jezusa. Der offenbar für jeden Auftrag, któremu jawnie zostało przekazane pewne zlecenie. Aber er war auch ein Mann, der willig war, den Auftrag auszuführen. On również był mężem, który był chętny, aby to zlecenie wykonać. Und es war auch ein Mann, der Kraft hatte, den Auftrag auszuführen. Ale również i był to mąż, który miał odpowiednie siły, aby to zlecenie wykonać.
Es war ein Mann, der Mut hatte, den Auftrag auszuführen, den der Herr ihm gegeben hatte. I to był mąż, który miał odwagę to zlecenie wykonać, które Pan mu polecił. In Kapitel 24 finden wir noch einen Mann mit diesem Namen. W 24 rozdziale czytamy też o pewnym mężu o tym imieniu. Wir lesen einmal den ersten Vers. Przeczytajmy pierwszy wiersz. 24 rozdział, pierwszy wiersz. A po pięciu dniach przyjechał arcykapłan Ananiasz z niektórymi starszymi i z rzecznikiem prasowym niejakim Tertulusem. Przepraszam, z rzecznikiem prawnym niejakim Tertulusem, aby wytoczyć sprawę przed namiestnikiem przeciwko Pawłowi. Hier in Kapitel 24 ist Ananias der hohe Priester. Tutaj w 24 rozdziale oglądamy męża o imieniu Ananiasz, a jest to arcykapłan. Keinen Israel hatte eine höhere Stellung Gott gegenüber als dieser Mann. Nikt w Izraelu nie miał wyższego stanowiska przed Bogiem jak właśnie ten mąż. Doch war ein Jünger? A czy to był uczeń? In keiner Weise. W żadnym wypadku. Ein ungläubiger Mann. Niewierzący człowiek. Wie traurig ist das? Jakież to jest smutne. Wir können auf dieser Erde die höchste Position haben. My możemy na tej ziemi posiadać najwyższe pozycje. Aber völlig unfähig sein, auch nur eine Frucht für Gott hervorzubringen. A jednocześnie być całkowicie niezdolni, aby nawet jednego owocu nie przynieść dla Pana. Dann kennen wir einen Mann, der gläubig war, mit dem Namen aus Kapitel 5. Znamy również też i innego męża, który był człowiekiem wierzącym i mowa jest o nim w 5 rozdziale. Wir lesen da den ersten Vers. Pierwszy wiersz przeczytajmy. A pewien mąż imieniem Ananiasz ze swoją żoną Safirą sprzedał posiadłość. Wir kennen die Geschichte. Z pewnością znamy tą historię. Ananias und seine Frau waren gläubig. Ananiasz i jego żona byli ludźmi wierzącymi. Die ersten Christen waren in tiefer Liebe für den Herrn Jesus erfüllt. Pierwsi chrześcijanie byli wypełnieni głęboką miłością do Pana Jezusa. Und alle gaben für das Werk des Herrn. I oni wiele darowali dla dzieła Pańskiego. Und auch sie gaben. Również i to małżeństwo dało. Aber sie täuschten. Durch ihre Handlung. Ale oni tak postąpili, że postawili się w lepszym świetle poprzez swoje działanie. Das, was wir in dem Beutel für das Werk des Herrn geben, ist immer freiwillig. Bo to, co my dajemy do woreczka, to zawsze jest to przecież rzecz dobrowolna z naszej strony. Aber sie haben gesagt, wir geben den Verkaufserlös eines Feldes dem Herrn. A oni tutaj powiedzieli, że my oddajemy wam całą cenę ze sprzedaży naszego pola na służbę dla Pana. Aber sie hatten einen Teil für sich genommen. Ale w rzeczywistości część tej kwoty zachowali dla siebie samych. Somit hatten sie den Heiligen Geist belogen. I tym samym okłamali Ducha Świętego. Wir sehen gläubige Menschen, aber nicht in einer Beziehung zu dem Herrn lebend. Tu oglądamy ludzi wierzących, ale żyjących w braku tego powiązania codziennego, w tym społeczności codziennej z Panem. Aber hier Ananias ist ein Mann, der gläubig ist. Ale w naszym przeczytanym rozdziale widzieliśmy Ananiasza, tego męża, który jest wierzącym człowiekiem. Und der in der Beziehung zu dem Herrn Jesus lebt. I taki człowiek, który w tym związku, czy w powiązaniu z Panem, tej społeczności ciągłej z Nim żyje. Somit ist sein Leben erfüllt. I tym samym jego życie jest wypełnione. Es ist reich. Bogate. Und indem er dem Herrn dient, wird gleichzeitig deutlich, dass in aller Ewigkeit sein Lohn sicher ist. I w tym, co on służył Panu, możemy być tego pewni, że jego wynagrodzenie, nagroda jego jest na pewno pewna po całą wieczność. Was ist denn das Kennzeichen des Jüngers?
Właściwie to, jakie to są cechy charakteryzujące ucznia? Wir lesen mal aus Johannes 15. Możemy przeczytać z Jana z 15 rozdziału. Ósmy wiersz. Ewangelia Jana, 15 rozdział, 8 wiersz. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Indem der Jünger Frucht bringt, zeigt er, dass er in einer Lebensbeziehung zu dem Herrn steht. Właśnie przez to, że uczeń przynosi owoc, to on pokazuje, że żyje w tej żywej społeczności z Panem. Und während er arbeitet, genießt er die Liebe seines Herrn. A podczas gdy on wykonuje tą pracę, to korzysta i cieszy się z tej miłości jego Pana. Das ist die Motivation zum Dienst. Das ist Johannes 15, der 9. Vers. Taka jest właśnie motywacja do wykonywania tej służby. O tym możemy przeczytać w tym 15 rozdziale Jana, 9 wiersz. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Bleibet in meiner Liebe heißt, bleibet in dem Genuss meiner Liebe zu euch. Trwajcie w miłości mojej, to znaczy, trwajcie w tej szczęśliwej okoliczności korzystania z tej miłości mojej dla was. Petrus hat sich mal mit der Liebe zu dem Herrn beschäftigt. Piotr kiedyś zaczął zajmować się swoją miłością do Pana. Das gibt keine Kraft. A to nie dało mu siły. Dann kam er zustanden. I doszło do złego czynu. Und Johannes beschäftigt sich mit der Liebe des Herrn Jesus zu sich. A przeciwnie do niego uczeń Jan zajmował się miłością Pana Jezusa do niego. Und er blieb bewahrt. I ten pozostał zachowany. Wir alle stehen in dem Dienst für den Herrn. My wszyscy znajdujemy się przecież w służbie dla Pana. Ob wir Männer oder Frauen sind. Nie, obojętnie czy to są mężczyźni czy niewiasty. Ob wir Kinder sind. Czy my jesteśmy może jeszcze dziećmi? Jeder darf dem Herrn dienen. Każdy z was może służyć Panu. Er findet seine tiefste Befriedigung auch darin. I w tym również znajdziecie swoje głębokie zadowolenie. Und es ist zugleich auch ein wirksames Zeugnis der Welt gegenüber. A jednocześnie służba wasza będzie skutecznym świadectwem w stosunku do świata. Das macht der Herr in Johannes 13, Vers 35 deutlich. A to pokazuje również Pan w 13 rozdziale Ewangelii Jana, w 35 wierszu. 13:35. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Also wenn wir die Liebe des Herrn Jesus zu uns genießen, a więc jeżeli my możemy korzystać i cieszyć się z tej miłości Pana Jezusa do nas, dann wird unser Leben kraftvoll. To wtedy nasze życie będzie pełne siły. Dann ist es fruchtbringend. I będzie przynosiło owoc. Aber dann ist es auch so, dass diese Frucht ihre Auswirkungen zu unseren Mitmenschen hat. Ale również i tak jest, że nasz owoc będzie oddziaływał na ludzi z naszego otoczenia. Und durch diese Beziehung der Liebe werden Menschen motiviert auch zu dem Herrn Jesus zu kommen. I przez tą naszą społeczność miłości z Panem będą ludzie do tego zmotywowani, aby i oni chcieli przyjść do Pana. Nach Römer 5, Vers 5 ist die Liebe Gottes ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Według listu do Rzymian, 5 rozdział, 5 wiersz, wiemy, że miłość Boża została rozlana w sercach naszych przez Ducha Świętego. Wie viel hat Gott von seiner Liebe in dein Herz gelegt? O, jak wiele Bóg ze swojej miłości włożył w nasze serca. Er hat seine ganze Liebe ausgegossen in dein Herz. On całą swoją miłość wlał w serca nasze. Das ist natürlich bei dieser Aussage so. Naturalnie, mówiąc tą wypowiedź,
Wenn Gott seine ganze Liebe in unser Herz ausgießt, że Bóg całą swoją miłość wlewa w nasze serce, dann hat selbst nicht weniger. To wcale nie oznacza, że On teraz będzie jej miał mniej. Sondern dadurch, dass sie unendlich ist, ale na skutek tego, że ta miłość jest nieskończona, bleibt sie weiter vollkommen bei ihm, to ona dalej doskonale, w doskonałej mierze u Niego pozostaje, und ist zugleich vollkommen in deinem und meinem Herzen. Ale jednocześnie ona jest doskonała w Twoim i w moim sercu. Das muss man glauben. A to w to trzeba uwierzyć. Und wenn man das glaubt, erlebt man das auch. A jeżeli w to uwierzy się, to również też i zaczniemy to w życiu naszym doświadczać. Dass wir auf einmal Freude haben an anderen Dingen. Że nagle okaże się, że będziemy mieli radość z innych rzeczy. Das, was uns früher ganz schwer war. Bo to, co kiedyś dla nas może było bardzo trudne, wird leicht. Nagle staje się dla nas rzeczą łatwą. Das, was wir früher gehasst haben. To, co może kiedyś nienawidziliśmy, darin finden wir unsere Lebenserfüllung. To w tym my teraz znajdujemy spełnienie naszego życia. Arbeiten wir um Lohn? Czy my pracujemy za darmo, bez wynagrodzenia? Lesen wir nochmal dazu einen Vers aus 2. Korinther 5. Przeczytajmy jeden wiersz z drugiego listu do Koryntian z 5. rozdziału. Drugi list do Koryntian, 5. rozdział. Da sagt Paulus in Vers 14. Czytamy tutaj słowa apostoła Pawła w 14. wierszu. Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. Nein, das Motiv, der Beweggrund unseres Handelns ist die Liebe. Nie, właśnie tym motywem do działania i sprężyną napędową jest właśnie miłość. Die Liebe des Herrn Jesus zu uns. Ta miłość Pana Jezusa do nas. Aber wenn uns dennoch belohnen will, a jeśli On pomimo tego chce nas wynagrodzić, dann dürfen wir uns auch darüber freuen. To my możemy z tego się wielce cieszyć. Die gerechten Taten sind ja schließlich an dem Kleid der Braut in der Ewigkeit zu sehen. Bo te sprawiedliwe uczynki świętych będą widoczne na tej szacie, tej oblubienicy po całą wieczność. Sie werden ewig sein Herz erfreuen. I wiecznie będą mogły jego serce cieszyć. Und das wird zugleich auch dein und mein Herz erfreuen. Ale jednocześnie będą mogły też i twoje i moje serce ucieszyć. Jetzt wird auf einmal von diesem Jünger berichtet hier in Apostelgeschichte 9. I teraz nagle tutaj możemy przeczytać o tym uczniu z 9. rozdziału Dziejów Apostolskich. Das ist eigentlich ein Jünger. Wir haben schon gesagt. Myśmy już mówili, kto to jest uczeń. Es ist ein Mann, der für den Herrn zur Verfügung steht. Bo jest to mąż, który oddaje samego siebie do dyspozycji Pana. Es ist ein Mann, der Schüler ist. Jest to mąż, który staje się uczniem. Der bereit ist zu lernen. Mąż, który jest gotowy, aby uczyć się. Der bereit ist den Weg der Erniedrigung mit seinem Meister zu gehen. Który jest gotowy, aby pójść tą drogą uniżenia razem ze swoim mistrzem. Er findet seine Erfüllung darin, genauso zu werden wie sein Meister. I on dokładnie w tym samym względzie doznawa tego wypełnienia tej drogi, tak jak jego mistrz. Wir alle sind Jünger und sollten uns als Jünger erzeigen. My wszyscy jesteśmy uczniami i to też powinno się w praktyce okazać. Dann wird der Name genannt, Ananias. Następnie jest tu wymienione jego imię, Ananiasz. Der Herr ist gnädig. A ono wykłada się, Pan jest łaskawy. Was für ein schönes Zeugnis stellt der Heilige Geist diesem Mann aus. I spójrzmy, jak piękne świadectwo wystawia Duch Święty temu mężowi. Wir wissen nicht, ob von seinen Eltern diesen Namen bekommen hat. Ob von seinen Eltern den Namen bekommen hat oder ob der Heilige Geist ihn hier nur so nennt. My nie wiemy, czy on to imię otrzymał już przez, nadane przez swoich rodziców, czy dopiero tutaj Duch Święty go tak nazywa.
Aber es ist das Zeugnis, dass sie mit dieser Person verbunden ist. Ale z całą pewnością to imię jest pewnego rodzaju świadectwem, które jest połączone z tą osobą. Darf diese Gnade Gottes nicht auch dein und mein Leben charakterisieren? Czy też i ta łaska Boża nie może również też i charakteryzować twojego i mojego życia? Wir können einander keine Gnade geben. My sami ze siebie nie jesteśmy w stanie darować łaski. Ihre Quelle ist immer in Gott. Bo źródłem łaski jest zawsze Bóg. Aber wenn wir die Gnade erlebt haben, indem sie uns zum Glauben geführt hat. Ale jeżeli żeśmy tą łaskę doświadczyli w naszym życiu, gdy żeśmy też i uwierzyli, dann befähigt sie uns auch in der richtigen Gesinnung einander zu helfen. To wtedy też i ona uzdalnia nas we właściwym usposobieniu, abyśmy sobie nawzajem pomagali sobie. Lese auch dazu noch mal einen Vers aus Hebräer 12. Przeczytamy jeszcze w tym celu jeden wiersz z 12 rozdziału listu do Hebrajczyków. Den 28. Vers. 28. wiersz. Hebrajczyków 12:28. Przeto okażmy się wdzięcznymi, my, którzy otrzymujemy Królestwo Niewzruszone, i oddawajmy cześć Bogu, tak jak Mu to jest miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Das Bewusstsein, dass Gott uns umsonst wunderbar gesegnet hat, macht uns fähig, einander zu dienen. Ta świadomość, że Bóg nas tak w cudowny sposób ułaskawił, uzdalnia nas do tego, abyśmy wzajemnie sobie służyli. Der Mann spricht nicht von sich selbst. Ten mąż nic tutaj nie mówi o samym sobie. Wir finden ihn nur hier, in Apostelgeschichte 9. I opis jego znajdujemy tylko w tym 9. rozdziale Dziejów Apostolskich. Das ist das Kennzeichen eines guten Jüngers. A to też między innymi jest cechą dobrego ucznia. Er kommt gewissermaßen aus dem Nichts. Można powiedzieć, w pewnym sensie on pojawia się z niczego. Dort ist er in der Stille für den Herrn vorbereitet worden. Bo on w cichości przed Panem w swoim poprzednim życiu był przygotowywany do służby dla Pana. Und wenn der Herr ihn nicht mehr braucht, dann geht er in die Stille zurück. A gdy wykonał tą służbę i Pan już później go więcej nie potrzebował, znowu on odchodzi w tą cichość. Keine Selbstdarstellung, keine Selbstverherrlichung. Nie widzimy tutaj, żeby samego siebie przedstawiał albo czymkolwiek samego siebie chwalił. Wir wissen ja, dass diese Geschichte noch zweimal wiederholt wird. My wiemy, że ta historia jeszcze dwukrotnie jest wymieniona. In Kapitel 22 und 26. W tej samej księdze w 22 i 26 rozdziale. In Kapitel 22, wo wir die Bekehrungsgeschichte des Saulus haben, wird nochmal der Name Ananias erwähnt. W tym rozdziale 22, gdzie jeszcze raz podana jest historia nawrócenia się Saula, to imię Ananiasz jeszcze jest wzmiankowane. Wir wollen auch diese Stelle einmal kurz aufschlagen. Otwórzmy króciutko to miejsce z 22 rozdziału. Apostelgeschichte 22, Vers 12. Dzieje Apostolskie, 22 rozdział, 12 wiersz. Niejaki Ananiasz, mąż żyjący bogobojnie według zakonu i cieszący się dobrym świadectwem u wszystkich mieszkających tam Żydów. Das ist auch ein Kennzeichen eines Jüngers. Hat ein gutes Zeugnis vor der Welt. To też jest właśnie cecha charakteryzująca dobrego ucznia, że cieszy się dobrym świadectwem przed ludźmi tego świata. Er lebt ein frommes Leben. I żyje bogobojnym życiem. Er lebt in der Beziehung zu Gott. I żyje cały czas w tym związku z Bogiem. Er lebt in der Beziehung zu seinem Herrn. I on żyje w tym związku ze swoim Panem. Und dann in Kapitel 26 wird sein Name nicht mehr erwähnt. A w 26 rozdziale, gdy ta historia jest jeszcze raz opowiadana, to już jego imię w ogóle nie jest wymienione. Wenn Ananias auch jetzt ein ganz unbekannter Mann ist. I nawet jeżeli dla nas Ananiasz jest takim mężem, którego prawie że nie znamy. Petrus kennt ja jeder. A przecież Piotra to każdy zna. Aber Ananias, wer kannte ihn?
Ale Ananiasza? Któż go znał? Aber der Herr kennt ihn. No, ale Pan go znał. Wenn wir den Herrn wirken lassen, dann ist der rechte Mann zur rechten Zeit immer da. Jeżeli my pozwolimy, aby Pan działał w nas, to wtedy okazuje się, że właściwy człowiek zawsze znajdzie się we właściwym miejscu do wykonania służby. Er weiß genau, welchen Auftrag er jedem Einzelnen zu geben hat. Bo Pan dokładnie wie, jakie może dać zlecenie poszczególnemu ze swoich uczniów. Er spricht ihn persönlich an. Der Herr spricht den Ananias persönlich an. I to Pan osobiście zwrócił się do tego Ananiasza, przemówił do niego. Er sagt Ananias. I powiedział do niego: Ananiaszu. Ich nenne jetzt ganz speziell deinen Namen. Ja teraz wymieniam tak w szczególny sposób Twoje imię. Nie może być żadnego tutaj, żadnej pomyłki. To Ty osobiście, o Ciebie osobiście chodzi. Te czasy dziejów apostolskich to czasy takiego okresu przejściowego. Das sehen wir auch daran, dass der Herr in einem Gesicht zu Ananias kommt. A to możemy po tym rozpoznać, że Pan przychodzi do Ananiasza w widzeniu. Heute haben wir das in der Regel nicht mehr. W dzisiejszych czasach z reguły już nie mamy takich zdarzeń. Gott spricht durch seinen Heiligen Geist zu uns. Bo Bóg przemawia przez Ducha Świętego do nas. Und er macht das deutlich in Verbindung mit seinem heiligen Wort. A On to Słowo daje nam dobitnie odebrać, gdy my czytamy Jego Pismo Święte. Wie ist die Reaktion des Ananias auf den Aufruf des Herrn? Jak wygląda reakcja Ananiasza na to zawołanie Pana? Er sagt einfach, siehe, bin ich ja. On po prostu odpowiada, otom ja, Panie. Das heißt, ich stehe dir zur Verfügung. To znaczy, że ja jestem teraz do Twojej dyspozycji. Das war ein Jünger, nicht? Bo to był przecież uczeń, der lebte in der Beziehung zu seinem Herrn. Który żył właśnie w tej społeczności ze swoim Panem. Gottes Wort spricht ja viel davon, dass jemand sagt, hier bin ich. Słowo Boże wielokrotnie o tym właśnie mówi, pokazując nam, że ktoś odpowiada, oto jestem. 1. Mose 22 sagt es Abraham. W pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 22 rozdziale, oglądamy też i Abrahama, który tak się odezwał. 1. Mose 37 sagt es Jakob. Sagt es Josef. W pierwszej Mojżeszowej, w 37 rozdziale, te słowa powiedział Józef. Und als Jakob an der Grenze zu Ägypten war, a gdy Jakub już doszedł do granic Egiptu, bekommt er innerlich Schwierigkeiten. To znalazł się w wewnętrznych trudnościach, bojach. Ist in Sorge, ob das der richtige Weg ist. I on martwił się o to, czy znajduje się na właściwej drodze. Und was sagt Gott? A co Bóg powiedział? Er wendet sich zu ihm. Bóg zwrócił się bezpośrednio do niego. Er beruhigt ihn. I uspokaja go. Und er ruft ihn mit seinem Namen. I odezwał się do niego według jego własnego imienia. I tam też to piękne słowo znajdujemy zapisane: oto jestem, Panie, odezwał się Jakub. 2. Mose 3 sagt es Mose, hier bin ich. A w drugiej Mojżeszowej, w trzecim rozdziale, czytamy, że te słowa powiedział również i Mojżesz: oto jestem. Und 1. Samuel 3 sagt es der junge Samuel, hier bin ich. A w pierwszej Samuelowej, w trzecim rozdziale, czytamy, że te słowa wypowiedział młodziutki Samuel: oto jestem. Ob es die nun jünger waren, wie Samuel? Czy to byli tylko tacy młodzi chłopcy, tacy jak Samuel? Oder Josef? Albo młodzieńcy, tacy jak Józef? Oder alte Männer waren wie Abraham? Albo czy to byli już mężowie w podeszłym wieku, tacy jak Abraham? Wir sind nie zu jung und nie zu alt zu sagen, hier bin ich. To nigdy nie jesteśmy ani za młodzi, ani za starzy, aby Panu odpowiedzieć: oto jestem, Panie. Was sagt er ihm? I co wtedy Pan do niego powiedział? Steh auf und geh. Wstań i idź. Wenn man sitzt, ist das eine angenehme Position.
Jeżeli się siedzi, to jest z pewnością przyjemna pozycja. Aber der Herr sagt schon mal, steh auf. Ale Pan mówi czasami, wstań. Wer aktiv. Bądź aktywny. Und sei bereit auch deine gewohnte Umgebung zu verlassen. I bądź gotowy, aby też i opuścić to otoczenie miłe, w którym jesteś przyzwyczajony przebywać. Wenn wir in Kapitel 8, Vers 26 uns diesen Vers ansehen. Gdy spojrzymy jeszcze na 8 rozdział tej samej księgi, 26 wiersz, dann sehen wir genau die gleiche Formulierung. To oglądamy dokładnie te same sformułowanie: wstań i idź. Filipus wird gesagt, steh auf und geh. Te słowa otrzymał Filip, aby wstał i poszedł. Filipus war ein Mann, der nach Apostelgeschichte 6 die Unterstützung der notleidenden Geschwister gewährleisten musste. Filip był tym mężem według 6 rozdziału tej Księgi Dziejów Apostolskich, wybranym do wykonywania służby wsparcia tych, którzy byli ubodzy wśród wierzących. Er gehörte zu diesen sieben. On właśnie należał do tych 7 wybranych mężów. Doch dann kam die große Verfolgung in Israel. Ale potem nastało wielkie prześladowanie w Izraelu. Und was war Philippus? I gdzie Filip się znalazł? Er musste auch fliehen. On też musiał uciekać. Und während er in der Fremde in Samaria eine neue wirtschaftliche Basis aufbauen musste. I podczas gdy on tam na tej obczyźnie w Samarii rozbudował sobie pole do działania. Er musste ja für sich und seine Familie sorgen. Bo przecież też i on musiał troszczyć się o utrzymanie siebie, samego siebie i swojej rodziny. Verkündigt er das Evangelium. Ale pracując dla siebie, on głosił jednocześnie Ewangelię. Viele kommen zum Glauben. Wielu ludzi uwierzyło jego słowom. Verliest du gar nicht, dass er ein Evangelist war. Tak, bo widzimy z tego, że Filip był ewangelistą równocześnie. Die Knechte des Herrn entwickeln sich. I z tego widzimy, że również też i słudzy pańscy rozwijają się. Wenn wir mit einfachen Aufgaben anfangen und da treu sind, dann wird der Herr uns mehr anvertrauen. Jeżeli my w tych prostych zadaniach jesteśmy wiernymi w ich wykonywaniu, to bądźmy pewni, Pan też i nam daje inne zadania. Wie viel hatte der Mann jetzt zu tun? I jakże wiele teraz ten mąż miał rzeczy do wykonania. Viele kamen zum Glauben, die mussten weitergeführt werden. On widział, że wielu ludzi uwierzyło i w związku z tym oni teraz muszą być dalej prowadzeni, aby wzrastali we wierze. Und in diese Arbeit hinein kommt auf einmal der Auftrag des Herrn. I tkwiąc w środku takiej owocnej pracy, nagle otrzymuje nowe zlecenie od Pana. Was macht Philippus? I co Filip w takiej sytuacji zrobił? Wunderschön. Cudownie, piękną rzecz. Er steht sofort auf, ohne Gegenrede, ohne Frage und tut das. On natychmiast wstał, nie stawiając żadnego pytania, ani nie sprzeciwiając się, i wykonuje to, co Pan do niego powiedział. In Apostelgeschichte 10 haben wir nochmal das Wort, steh auf und geh. W Dziejach Apostolskich w 10 rozdziale jeszcze raz takie słowo czytamy: wstań i idź. Da finden wir es in Verbindung mit Petrus, Vers 20. I to słowo jest tutaj wypowiedziane do Piotra w 20 wierszu. Petrus musste willig gemacht werden, zu einem Mann aus den Nationen zu gehen. Tutaj okazuje się, że Piotr musi nagle okazać się gotowym, aby pójść do męża, który pochodził z tych pogańskich narodów. Cornelius, der römische Hauptmann, sollte zu dem lebendigen Glauben geführt werden. Bo Korneliusz, ten setnik rzymski, miał być przez niego doprowadzony do tej żywej wiary. Er sollte das Christentum annehmen. I Korneliusz miał przyjąć tą wiarę chrześcijańską. Der Herr gibt sich die größte Mühe bei Petrus. A jak znamy zdarzenie, to Pan bardzo się o to starał, aby do tego przekonać Piotra. Dreimal sieht er das Gesicht, das unreine Tiere herniederkommen. Trzykrotnie Pan dał mu widzenie, że widział te nieczyste zwierzęta zbliżające się do niego. Und der Herr fordert ihn auf, iss. A dodatkowo usłyszał wezwania od Pana: wstań i rzeź i jedz. Petrus war hungrig. Piotr był też i głodny w tym momencie. Was sagt Petrus?
A co Piotr na to odpowiedział? Niemals, Herr. Nigdy, Panie. Als Israelit war es ihm etwas Unmögliches, unreine Tiere zu sich zu nehmen. Dlatego, że on jako Izraelita uważał, że jest to rzeczą niemożliwą, aby spożywać nieczyste zwierzęta. Später hat er es verstanden. Później on to zrozumiał. Übrigens war es ja ein Widerspruch in sich. To było takie przeciwstawieństwo. Auf der einen Seite ehrt er den Herrn, indem er ihn als Herrn bezeichnet. Z jednej strony on Pana uczcił przez to, że nazwał go Panem. Und andererseits ist er nicht bereit zum Gehorsam. Ale z drugiej strony widzimy, że nie był natychmiast gotowy do posłuszeństwa. Wir sehen, dass selbst wenn wir eine besondere Funktion innerhalb des Volkes Gottes haben, wir manchmal nicht im richtigen Zustand sein können. My z tego możemy zauważyć, że nawet jeżeli zajmujemy odpowiednią pozycję wśród ludu Bożego, to możemy też i czasami znaleźć się w swoim życiu w niewłaściwej duchowej sytuacji albo stanie. Bei Petrus war es offensichtlich Widerspruch zunächst. W przypadku Piotra najpierw widzimy, jak on się sprzeciwia temu poleceniu Pana. Aber hierbei Ananias ist es ein Fragen. Ale tutaj w przypadku Ananiasza my czytamy o tym, że Ananiasz postawił pytanie. Vielleicht sagt der Herr dir auch heute, stehe auf und geh. Może też i zdarzyć się, że Pan do ciebie dzisiaj powie: wstań i idź. Vielleicht möchte dein Wirkungsfeld verändern. Może Pan chce, abyś zmienił swoje pole działania dotychczasowe. Ich habe gehört, dass ihr dafür betet, dass sich ein Ehepaar in Warschau ansiedeln möchte. Słyszałem o tym, że zanoszone są modlitwy, aby też i przeniosło się jakieś wierzące małżeństwo do Warszawy. Könnte sein, dass das ein Auftrag für dich ist. To może tak się też i zdarzyć, że to może być i zlecenie dla ciebie. Oder dass die Wohnung, die hier im Haus ist, bezogen wird. Albo inna sprawa, że zanoszone są modlitwy, aby też i mieszkanie w tym domu, w którym teraz się znajdujemy, znalazło też i mieszkańca. Vielleicht ist das eine Aufgabe für dich. Pomyśl, czy to nie jest czasem też zadanie dla ciebie? Ich weiß es nicht. Ja tego nie wiem. Aber wir wollen offen sein für jeden Auftrag. Ale my zawsze bądźmy otwarci na wszelkie zlecenia Pana. Auch wenn es ganz unmögliches ist. Nawet jeżeli nam się to wydaje rzeczą na początku całkowicie niemożliwą. Wie wir das hier in Apostelgeschichte 8 bei Philippus gesehen haben. Tak jak żeśmy to na przykład w Dziejach Apostolskich w 8 rozdziale oglądali w przypadku tego Filipa. Diese innere Beziehung zum Herrn macht ihm deutlich, jetzt musst du gehen und ohne Widerspruch ging er. Ten wewnętrzny jego stosunek z Panem dał mu jasno do zrozumienia, że jak usłyszy się polecenie Pana, to się je wykonuje bez jakiegokolwiek sprzeciwu. Vielleicht sagt er, stehe auf und geh, weil du den Platz des Zusammenkommens noch nicht einnimmst. A może też i Pan do ciebie mówi: wstań i idź, bo ty może nie zajmujesz swojego właściwego miejsca w tym miejscu zgromadzania się. Dann sagt er dir, wie den Jüngern. A wtedy Pan do ciebie zwraca się tak jak i do uczniów. Es wird euch ein Mensch begegnen, der einen Krug Wasser trägt. Markus 14. Tak jak czytamy w Ewangelii Marka w 14 rozdziale, gdy pójdziecie, spotka się z wami pewien człowiek niosący dzban wody. Ein Bild vom Wort Gottes unter der Wirkung des Heiligen Geistes. Woda, która jest obrazem Słowa Bożego, które działa za pomocą Ducha Świętego. Das führt dahin, den richtigen Platz zu finden. I to doprowadziło, że uczniowie mogli znaleźć te właściwe miejsce. Und ihn auch einzunehmen. I mogli też i te właściwe miejsce później razem z Panem zająć. Jeder hat einen Platz am Tisch des Herrn. Bo przecież każdy z nas ma swoje miejsce przy stole Pańskim. Nimmst du deinen Platz am Tisch des Herrn ein? Czy ty zajmujesz twoje miejsce przy stole Pańskim? Der sagt ihm ganz klar, wo er hingehen soll, in eine Gasse. I teraz czytamy o tym Ananiaszu, że Pan mu powiedział, gdzie dokładnie ma iść, na pewną ulicę. In das Haus des Judas. I ma się dowiedzieć, gdzie jest ten dom Judy. Da sollte ein Mann mit Namen Saulus von Tarsus sein.
I tam miał znajdować się mąż o imieniu Saul z Tarsu. Der weiß ganz genau, in welchen Umständen du bist. Pan wie dokładnie, w jakich okolicznościach ty teraz się znajdujesz. Wir haben uns im Gebet daran erinnert. My żeśmy to sobie też i przypominali w naszej modlitwie na początku. Der weiß ganz genau, wo wir wohnen. Pan dokładnie wie, gdzie my też i mieszkamy. Der Herr weiß auch, wer bei uns vielleicht zu Gast ist. I Pan dokładnie też i wie, kto przebywa w gościnie w naszym domu. Dann gibt der Herr seinem Knecht nur eine Ermunterung, indem er sagt, er betet. I tu Pan daje swojemu słudze również też i zachętę, pociechę, dodając jeszcze te słowa, oto właśnie się modli. Menschen, die gläubig sind, kennzeichnen sich aus durch Gebet. Ludzie, którzy są wierzący, oni charakteryzują się tym, że trwają w modlitwie. Welch ein Trost muss das gewesen sein für Ananias. Jakąż to musiało być też pociechą dla tego Ananiasza. Dann sagt er in Vers 12, dass Saulus von Tarsus auch ein Gesicht gesehen hat. A następnie czytamy w wierszu 12, że również i ten Saul z Tarsu otrzymał widzenie. Und welche Handlungen er jetzt vollziehen sollte. I on widział, jaka czynność ma być w stosunku do jego osoby wykonana. Wir sehen also eine wunderbare Harmonie zwischen dem Herrn und seinem Knecht. I tu oglądamy też i cudowną jednomyślność pomiędzy Panem a tym jego sługą. Man versteht sich. Po prostu rozumią się nawzajem. Dann kommt Vers 13 ein Einwand von Seiten des Ananias. A w wierszu 13 czytamy to pytanie postawione przez Ananiasza. W zasadzie taka wątpliwość. Er sagt, Herr, ich habe viel über diesen Mann gehört. I mówi, Panie, słyszałem wiele o tym mężu. Saulus von Tarsus war eine bekannte Persönlichkeit. Dlatego, że Saul z Tarsu to w tym rejonie był znaną osobistością. So dürfen auch wir ganz offen unsere Bedenken vor dem Herrn sagen. Tak też i my możemy całkowicie otwarcie wyznać swoje wątpliwości w modlitwie przed Panem. Er gibt dir einen Auftrag, bo Pan dając ci zlecenie, dann fragst du vielleicht, wie soll das gehen? Może ty zapytasz, Panie, ale jak ja mam to zrobić? Ich habe Befürchtung. Ja obawiam się tego. Wir dürfen ihm ganz offen unsere Befürchtung sagen. I my możemy otwarcie Panu wszystkie nasze obawy wyznać. Wir dürfen ihn fragen, warum, Herr, soll ich das tun? I nawet możemy zapytać, Panie, dlaczego akurat mam to wykonać? Nicht um im Ungehorsam gegen seinen Willen vorzugehen. To nie chodzi o to, abyśmy byli od razu nieposłuszni w stosunku do jego woli, sondern um das Ziel zu erreichen. Nie chodzi o to, abyśmy ten cel rzeczywiście osiągnęli, chcieli go osiągnąć. Dann sagt er auch etwas von dem Bösen, was dieser Mann getan hatte. Następnie Ananiasz wymienia złe rzeczy, które słyszał, że ten mąż uczynił. Knechte des Herrn sehen die Dinge so, wie sie sind. Bo słudzy Pana widzą daną rzecz w takim świetle, w jakim ona rzeczywiście stoi. Da wird nichts beschönigt. Tam w tej sytuacji nic nie było upiększane. Und da wird nichts negativ dargestellt. Ale również też i nadzwyczaj negatywnie nie jest przedstawiane. Sondern es wird so dargestellt, wie es tatsächlich ist. I te słowa pokazują, że on trzeźwo to przedstawił tak, jak rzeczywiście sytuacja wyglądała. Worin bestand das Böse hier? A właśnie z czego składało się to zło? Was er deinen Heiligen getan hat. Właśnie z tego, co on wyrządził świętym twoim. Welch ein Schlüsselwort. O, jakie to jest słowo klucz. Gerade hatten wir schon so ein Schlüsselwort, nicht das Beten. Właśnie poprzednio już żeśmy słyszeli inne słowo klucz, modlitwę. Jetzt haben wir wieder so ein Schlüsselwort, deinen Heiligen. Znowu mamy takie słowo, które jest kluczem, twoim świętym. Es ist wohl das erste Mal, dass hier dieser Begriff fällt. Myślę, że to jest po raz pierwszy tutaj w Nowym Testamencie takie słowo wymienione. Ananias weiß den Wert der Gläubigen zu schätzen. Tak, Ananiasz wie, jak ma ocenić wartość ludzi wierzących. Es sind alles solche, die stellungsmäßig heilige geworden sind.
To są wszyscy ci, którzy zgodnie ze swoim stanowiskiem, do jakiego zostali przeniesieni, są właśnie świętymi. Es sind alle, die ein Eigentum des Herrn geworden sind. To są wszyscy ci, którzy stali się własnością Pana. Es sind die Heiligen und Herrlichen, an denen der Herr seine ganze Freude hat, nach Psalm 16. I zgodnie z słowem Psalmu 16, to są wszyscy ci święci, w których Pan znalazł swoją radość i upodobanie. In Vers 14 hat dann einen weiteren Punkt. W 14 wierszu przedstawia następny punkt. Weiß auch, dass Saulus von Tarsus Gewalt hat von den hohen Priestern. On też wiedział o tym, że ten Saul z Tarsu otrzymał upoważnienia od tych najwyższych kapłanów. Der Herr lässt ihn in aller Ruhe ausreden. Tak, Pan pozwala, aby on całkowicie spokojnie wypowiedział się. Das ist auch ganz wichtig für uns. To też jest rzecz bardzo ważna i dla nas. Diese Ruhe, die der Herr uns gegenüber zeigt, dürfen wir auch untereinander pflegen. Bo taki spokój, jaki Pan nam okazuje, my możemy taki spokój również i pielęgnować w stosunkach między sobą. Der Herr hört sich alles an. Bo Pan w spokoju wysłuchuje go. Und doch wiederholt dann seinen Auftrag. A jednak dalej potem powtarza to zlecenie. Sagt, geh hin. I mówi do niego, idź. Und jetzt begründet i daje uzasadnienie. Denn dieser Saulus von Tarsus ist mir ein auserwähltes Gefäß. Mówiąc jeszcze dodatkowo, że ten mąż, Saul z Tarsu, jest moim wybranym narzędziem. Ich habe ihn auserwählt. To ja go wybrałem. Der Allwissende. Ja, ten, który jestem wszechwiedzącym. Ich will ihn haben. Ja chcę go posiadać. Und es ist ein Gefäß. I to jest dla mnie naczynie. Nicht ein hervorragender Mann. Es ist nicht ein hervorragender Mann. To nie chodzi o to, że on jest dla mnie takim znamienitym mężem. Sondern ein hohles Gefäß. Nie, on dla mnie jest pustym naczyniem. Auf der einen Seite auserwählt. Z jednej strony wybranym naczyniem. Auf der anderen Seite ein Gefäß, was gefüllt wird von der Herrlichkeit des Herrn Jesus. Ale z drugiej strony naczyniem, które może być wypełnione tą chwałą Pana. So bist du auch ein auserwähltes Gefäß. Tak też i ty jesteś tym wybranym naczyniem. Dich hat er ganz genau für die Aufgabe vorgesehen, an die er dich stellen will. Bo Pan ciebie dokładnie wybrał do takiego zadania, które postanowił dla ciebie. Mit der Zielsetzung, dass du die Herrlichkeit Gottes dort in den Umständen offenbarst. Mając przed oczami ten cel, abyś w tych okolicznościach, w jakich Pan cię postawił, abyś objawił jego chwałę. Und das ist verbunden natürlich mit der Person des Herrn Jesus, mit seinem Namen. A to naturalnie jest połączone z osobą Pana Jezusa, z tym szczególnym jego imieniem. Das, was der Jesus von sich offenbart hat, das soll ausgestrahlt werden. Bo to, co Pan Jezus objawił, to ma być dalej rozpromienione. Sein Wirkungsfeld wird deutlich gemacht. I również jest przedstawione jego pole, przyszłe pole działania. Saulus von Tarsus sollte sowohl Nationen dienen, als auch Menschen aus Israel. Bo ten Saul z Tarsu miał zarówno służyć ludziom z narodów, jak też i ludziom z Izraela. Zunächst wird deutlich, dass der Schwerpunkt die Nationen sein werden. Najpierw oczywiście tutaj zauważamy, że większy nacisk położony jest, aby on głosił jego imię przed poganami. Er war ja später der Apostel auch der Nationen. Tak, później on rzeczywiście stał się tym apostołem narodów. Aber auch in Israel sollte er wirken. Ale również też w Izraelu miał działać. Er sollte auch für hochgestellten irdischen Persönlichkeiten den Namen des Herrn Jesus austragen. On również ma zanieść przed te wysoko postawione osobistości tego świata to imię Pana Jezusa. Wenn wir einen Galaterbrief dazu nehmen, sehen wir. Gdy spojrzymy do listu do Galacjan, to tam możemy zauważyć, dass Paulus vom Mutterleibe abgesondert war.
że Paweł już od łona swojej matki był do tego odosobniony. Gott hatte ihn systematisch für seine Aufgaben vorbereitet. I Bóg już go systematycznie do swoich zadań przygotowywał. Auf einmal stellte er dich in eine Aufgabe hinein. I nagle może też i Pan ciebie postawić w takim zadaniu, auf einmal erkennst du, że nagle ty będziesz mógł poznać, warum er vorher verschiedene Aufgaben auf deinen Weg gelegt hatte. Dlaczego to Pan wcześniej w moim życiu różnorodne zadania przede mną stawiał? Um dich vorzubereiten für diesen speziellen Auftrag. Aby właśnie ciebie przygotować do wykonania tego jednego specjalnego zadania, w którym Pan ciebie teraz może postawić. Um dich zu trainieren. Po prostu, aby wcześniej cię wytrenować. Wie herrlich ist das, den Namen des Herrn Jesus vorzustellen. Jaka to jest rzecz wspaniała, aby można było też i te imię Pana przedstawiać innym. Vers 16 ist ein sehr ernster Vers. Ale wiersz 16 jest poważnym wierszem. Der wird von den Leiden gesprochen. Tu w tym wierszu mowa jest o cierpieniach. Wie sagt er in den Evangelien? Jak Pan powiedział w Ewangeliach? Wer getan hat, was böse war und es nicht wusste, wird mit wenigen Schlägen geschlagen werden. Ten, kto uczynił coś złego, a nie wiedział o tym, będzie ukarany niedużą ilością kary. Unwissenheit schützt nicht vor Strafe. I to z tego wynika, że niewiedza nie chroni nas od otrzymania kary. Das haben wir auch heute in der Rechtsprechung. My to również i oglądamy i w dzisiejszym prawodawstwie. Aber in dieser Stelle ist weniger daran zu denken. Ale to miejsce daje nam też i o tym myśleć, sondern vielmehr an die Leiden, die Paulus erleben würde im treuen Dienst für den Herrn. Jak ma też i Paweł ponieść te cierpienia w swojej wiernej służbie dla swojego Pana. Und das wollte der Herr ihm ganz persönlich sagen. A to chciał Pan mu osobiście też powiedzieć. Hier sagte der Herr das dem Ananias. Tutaj Pan powiedział te słowa do Ananiasza. Aber er sagt es noch nicht Saulus. Nie powiedział jeszcze tego Saulowi. Und wie dankbar dürfen wir sein, dass der Herr uns nicht alles sofort sagt. I z tego wynika również i tak, taki wniosek, jak bardzo możemy być Panu wdzięczni za to, że nie od razu wszystko Pan nam mówi. Was an schwerem auf unserem Weg vielleicht noch kommt. I nie przekazuje nam od razu tego, co może być trudne w naszej, na naszej drodze życia. Wir würden ja zusammenbrechen. Dlatego, że Pan wie, że byśmy się może załamali. Und die andere Seite? A z drugiej strony, der wusste alles, was über ihn kommen würde. Widzimy, że Pan wie wszystko, co miało na niego przyjść. Und ist nicht zusammengebrochen. Er ist nicht zusammengebrochen. A widzimy też, on się pod tym nie załamał. Er machte sein Angesicht wie ein Kieselstein. Można powiedzieć, że Pan, wiedząc o tym, co na niego miało przyjść, uczynił swoją twarz twardą jak krzemień. Und setzte weiter sein Vertrauen auf Gott. I dalej swoje zaufanie tylko pokładał w Bogu. Der Herr hatte geredet. To Pan przemówił. Ananias hatte geredet. Ananiasz przemówił. Der Herr hatte den Auftrag wiederholt. Pan powtarza mu to zlecenie. Was macht Ananias? I co wtedy Ananiasz czyni? Er ließ sich von dem Herrn motivieren. On pozwolił, aby Pan go do tego zmotywował. Das sehen wir in Vers 17. Tak to oglądamy w wierszu 17. Er geht furchtlos dahin. On teraz bez cienia bojaźni poszedł. Er steht Saulus gegenüber. Stanął naprzeciwko Saula. Das erste, was er sagt, Bruder Saul. I pierwsze słowa, jakie wypowiedział, to bracie Saulu. Ganz unabhängig, welche Position wir in der Welt einnehmen. Niezależnie od tego, jaką pozycję my w tym świecie zajmujemy. Ganz unabhängig davon, was vorher war. Niezależnie od tego, co w naszym życiu było poprzednio. Sagt er einfach Bruder Saul zu ihm. To możemy powiedzieć bracie Saulu. Der Beweis des neuen Lebens hatte er ihm gegeben, dadurch, dass er deutlich gemacht hatte, dass dieser Mann betet.
A dowód na to, że on jest własnością Pana, to Pan złożył przez to, że Ananiasz usłyszał, a oto modli się. Dann spricht er davon, dass er nicht im eigenen Auftrag zu ihm kommt, sondern im Auftrag des Herrn. A następnie mówi mu o tym, że on nie przyszedł tutaj z własnej woli, tylko na zlecenie Pana. Dann zeigt er ihm auch, dass er weiß, was Saulus selbst erlebt hat. I jednocześnie objawia mu, że on wie o wszystkim, co Saul przeżył, dass er den Herrn gesehen hat. Że on właśnie Pana widział. Und dass der Herr ihm jetzt den Auftrag gegeben hat. I że Pan mu dał takie polecenie, ihn sehen zu machen, aby on właśnie to był przyczyną, żeby Saul przejrzał. So ist es immer. Zawsze tak jest. Wenn wir in das Licht Gottes kommen, dann werden unsere Augen geöffnet. Bo gdy znajdziemy się w świetle Bożym, to zawsze nasze oczy się otwierają. Hier ging es auch um das natürliche Augenlicht. Tu oczywiście chodziło o rzeczywistą zdolność widzenia. Und der Ananias voll Glauben sagt, ich komme, damit du wieder sehen wirst. I tak ten Ananias w pełnej wierze przychodzi do niego i mówi, abyś przejrzał. Wie schön ist dieser Glaube. Jaka piękna jest tutaj jego wiara. Der nächste Punkt ist, dass du mit Heiligen Geist erfüllt wirst. A następnie następny punkt to to, abyś został napełniony Duchem Świętym. Er sollte diese christliche Versiegelung nach Epheser 1 erleben. On miał właśnie doświadczyć tego chrześcijańskiego zapieczętowania według listu do Efezjan, pierwszy rozdział. Der Heilige Geist sollte ihn ganz und gar erfüllen. I ten Duch Święty miał go całkowicie wypełnić. Epheser 5 sagt deutlich, dass wir auch danach trachten sollen, mit dem Geist erfüllt zu werden. List do Efezjan, piąty rozdział, nam to pokazuje, że powinniśmy za tym dążyć, aby być w pełni wypełnionym właśnie Duchem Świętym. Um in der Kraft des Heiligen Geistes das Wort Gottes zu verwirklichen. Aby w mocy tego Ducha Świętego urzeczywistniać Słowo Boże. Aber auch offen zu sein für jeden Auftrag des Herrn. Ale również też i być otwartym na każde zlecenie Pana. Um so auch in der Kraft des Heiligen Geistes voranzugehen. So in der Kraft des Heiligen Geistes voranzugehen. I tak też i w mocy tego Ducha Świętego dalej kroczyć. Die Reaktion finden wir dann in Vers 18 und 19. Reakcję na to znajdujemy opisaną w 18 i 19 wierszu. Augenblicklich kann Paulus sehen. W okamgnieniu Paweł przejrzał. Die inneren und die äußeren Augen werden ihm geöffnet. Te zewnętrzne jego cielesne oczy, jak również i oczy wewnętrzne, duchowe, zostały nagle otwarte. Er hat auch Kraft aufzustehen. On też i otrzymał siłę, aby powstać. Bei der Wiedergeburt erleben wir nicht nur, dass wir eine neue Sichtweise bekommen. Bo w czasie Nowego Narodzenia nie tylko doświadczamy tego, że otrzymujemy możliwość przejrzenia w całkowicie nowym zakresie, sondern dass wir auch Kraft bekommen, ale również i otrzymujemy siłę. Und dann legt ihr das öffentliche Bezeugnis ab, indem man sich taufen lässt. I również on składa te zewnętrzne świadectwo o swoim nawróceniu poprzez to, że daje się ochrzcić. Dann wird er gestärkt. I w tym właśnie jest też i wzmocniony. Das neue Leben braucht immer wieder Stärkung. Bo nowe życie potrzebuje ciągle na nowo posilenia. Die Stärkung holen wir, indem wir Gottes Wort lesen. A tę siłę my możemy też i nabierać, gdy czytamy Słowo Boże. Und welch ein Segen ist daraus hervorgegangen. A jak wielkie błogosławieństwo z tego wynikło. Ananias hatte vielleicht keine Gabe als Evangelist, Hirte oder Lehrer. Ananiasz może nie miał daru być ewangelistą, pasterzem albo nauczycielem. Er war ein gläubiger Mann, der in der Beziehung zu dem Herrn Jesus lebte. Ale był to człowiek wierzący, który żył w ścisłej łączności ze swoim Panem. Und glücklich die Aufgaben mit dem Herrn erfüllte. I z wielkim szczęściem, wielką radością wypełnił to zadanie, które Pan mu zlecił. Zeig uns deinen Willen, haben wir gesagt. Myśmy też i mówili o tym, że chcemy, aby Pan nam pokazał swoją wolę. Gib uns Kraft zu handeln, haben wir gesungen. A również śpiewaliśmy, daj nam siły, aby to wypełnić.
In dem Leben des Ananias haben wir es gesehen. I to właśnie w życiu tego Ananiasza mogliśmy oglądać. Zur Verherrlichung des Herrn Jesus. A wszystko to służyło ku uwielbieniu Pana Jezusa. Und zu unser aller Segen. I dla błogosławieństwa nas wszystkich. Und zu unser aller Freude. I również dla radości nas wszystkich. Unbekannt und wohlbekannt. Człowiek nieznany, a jakże wielce znany. Wir wollen uns das, durch das treue Beispiel dieses Mannes motivieren lassen. Dajmy się też i zmotywować przez ten wierny przykład tego męża.